Okay, Google. What? You want some? What's the time? It's 3:22 p.m. To znaczy, że mamy lunch break. I found a few Portillo's hot dogs locations near you. The first one is Portillo's Hot Dogs at 1900 Golf Road, Rolling Meadows. Trzydzieści jeden stopni, wilgotność 44%. Typowa Chicago weather. Słuchajcie, kilka tygodni temu nagrałem na Facebooku taki livestream z restauracji Portillo's. Taka fajna restauracja w klimatach drogi 66. I kilka osób zapytało mnie, czy nie mogę wrócić do tego lokalu z kamerą, nagrać coś dłuższego na YouTube'a i pokazać troszeczkę więcej tego lokalu. Słuchajcie, więc dzisiaj nadarza się taka okazja. Zapraszam na lunchtime do Portillo's. Around you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Chciałem przy okazji zaznaczyć, że ten vlog jest cały czas i będzie cały czas nagrywany komórką. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest łatwiej, więc jakość jest na pewno nieco gorsza niż GoPro, ale dla mnie takie nagrywanie jest zdecydowanie bardziej wygodne. Portillo's po drugiej stronie drogi. Ja przyjechałem tutaj, jak widzicie, poza takim typowym amerykańskim lunchtime. W czasie lunchu, czyli od 12 do 1, jest tutaj ogromny korek. Zawsze tutaj w tym, na tym środku ulicy stoi policja, kieruje ruchem, a żeby dostać ulubionego hamburgera, trzeba czekać praktycznie 20 minut. Portillo's to taka nasza chicagowska sieciówka, jest tych lokali kilkanaście, rozciągają się one na wszystkich przedmieściach Chicago, więc jeżeli tylko będziecie odwiedzać Chicago i okolice, zapraszam koniecznie do tego miejsca, jest, jak sami widzicie, magiczny. Hi, let me get single bacon burger. No cheese, please. Hey, order number 297. Okay. Thank you, have a great day. Thank you. Dostaje się tutaj takie numerki, ja mam 297 i trzeba będzie czekać w kolejce, ale ta kolejka, jak sami widzicie, o tej porze nie jest długa, a praktycznie nawet nie ma tej kolejki. Tutaj sławni i bogaci, którzy odwiedzali te restauracje. A proszę bardzo, Best Chicago Style Hot Dog Portillo's. Ja jakoś nie lubię hot dogów, wolę hamburgera. Może jestem oldschoolowy za bardzo? O, Jay Leno. 298, no more wait. Thank you. O, jest. To jest hot dog. No jak byk, ale w środku hamburger. Więc o co chodzi? Może przy barze, a może... Tam jest taka fajna budka. Klasyczna. Z drogi 66. Tutaj ładny widoczek z tarasu.
nie wiem czy zauważyliście, ale pojawił się tutaj Inter America Junior, który powiedział, że nie jest głodny i powiedział, że nawet nie chce frytek, ale ponieważ ja go bardzo lubię, to dostanie ode mnie małe frytki. Jej! Tu jest dziwny świat. To co, zaczynamy rozkładanie tego hamburgera na części? No, nie jestem wybitnym kucharzem, ale... Panie Pawle, ile kosztuje taki hamburger? 9,72 zapłaciłem za hamburgera i za małe frytki. I oto on, Hamburgero Sportillos, jak oni się reklamują, że on jest ze świeżym bekonem. Jest bekon, co widać i czuć, ze świeżymi warzywkami. Rozkładamy go na czynniki pierwsze. No dobra, pieczona specjalnie wyprodukowana do tego celu bułka, czy im wierzyć, czy nie. Majonez, raz, dwa, trzy listki, ale jestem dokładny, trzy listki sałaty, jeden plasterek pomidora, bekon, czyli boczek, ta wołowinka pachnie znakomicie, więc zaprawdę powiadam wam, kuszący smak. Inter America Junior, to chcesz tego hamburga, czy nie? Nie. Na pewno nie? No to nie. To jest bardzo smakujące, to wszystko tam. Myślę, że ta równa będzie lepsza, bo jaką jadłem. Hamburgera poprawiamy frytkami. Żałuję tylko, że nie zabrałem coli, ale próbuję się odzwyczaić od tych amerykańskich smaków cukierkowych. Za to mam wodę, ale w samochodzie. Słuchajcie, teraz będę incognito. Teraz ten pan, którego przed chwileczką widzieliście, ten chłopak, właśnie do nas podszedł i pyta się, czy może chcemy kolę. Prawdopodobnie słyszał, a może ma jakieś polskie korzenie, że chciałbym mieć kolę i zaproponował nam kolę za darmo, więc skorzystamy. Takie rzeczy tylko w Ameryce. Słuchajcie, tak wygląda mała Coca-Cola. Przyzwyczajajcie się. Dziękuję Sportillos za grację Sportillos za darmową kolę, z której skorzystał mój junior i ja. I przypominam, że ten vlog powstaje dzięki wam. To dzięki Patronite mogę jak gdyby rozszerzyć swoją działalność i robić coś więcej niż tylko nagrywać jeden odcinek w czasie weekendu. Także zapraszam, tutaj gdzieś będzie link, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, wesprzeć moją działalność. Zachęcam do uczestnictwa w systemie, w programie Patronite. Do zobaczenia gdzieś w Stanach Zjednoczonych.